Wydawać by się mogło, że gwiazdy uwielbiają same egzotyczne i wyszukane potrawy. Otóż nie, kochają polską kuchnię. I specjalnie dla nich Kamera się kręci odwiedziła nowe miejsce na mapie kulinarnej stolicy. Dom, w którym jada się bardzo pysznie, który wygląda cudownie i ma bardzo znanego, ale tajemniczego właściciela. Zobaczcie. Spotykamy się dzisiaj z Tobą w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach, zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich widzów. Premiera, niefilmowa, czyli jaka? Otwarcie restauracji. Restauracji, myślę, takiej bardzo domowej. Sama nazwa Stary Dom skłania do takich myśli bardzo rodzinnych i ciepłych. Rodzinnie też jest, patrząc na ściany. To są podobno zdjęcia, które pochodzą również też z Twoich różnych domowych kolekcji. Tak, tak. Moi dziadkowie też tutaj gdzieś są poukrywani na niektórych obrazkach. To będziemy w takim razie poszukiwali, a Twoje zdjęcie z dzieciństwa jest może? Jest w produkcji, będzie niedługo. Jestem smakoszem, lubię jeść, nie mam czasu na gotowanie, ale mam wrażenie, że teraz będę miał możliwości, by się tego pouczyć. Kuchnia polska? Kuchnia polska, bardzo przystępna. Póki co najdroższe danie w karcie to 30 zł. Aniu, czy lubisz polską kuchnię? Oczywiście, uwielbiam. Masz swoje ukochane potrawy? Tak, mam taki typowy zestaw. Mielony, ziemniaczki i mizeria. To jest moje ulubione danie narodowe. Gosiu, chciałoby się do Ciebie powiedzieć, prosiaczku mój Ty drogi, cóż tu masz na talerzyku? No nieczęsto mi się zdarza jeść prosiaczka, no, chyba nawet to będzie mój chyba drugi raz w życiu, więc tym chętniej go spróbuję, ale ciągle nie pozwalasz mi. Halinko, moja droga, szykując się do koncertu Top Trendy, widzę, że sobie tutaj podjadasz. Bardziej podpijam. Co w takim razie najbardziej lubisz po liftingu? Tatar. Ale lifting! Myślę, że nie spróbowałabym tatara. Taki pyszny. Tak. Surowe mięso, dla mnie to żyje.